Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny mój film z serii Ulubieńcy Miesiąca. Dzisiaj w odróżnieniu od poprzedniego mojego odcinka na ten temat nie będzie żadnych negatywnych ulubieńców, a wręcz same pozytywy. No dobrze, odłożyłem kilka produktów do mojej reklamówki wielorazowej. Spójrzcie jakiej, z cyklu Gwiezdne Wojny, ale oczywiście te prawidłowe Gwiezdne Wojny. Dla prawdziwych fanów istnieją tylko trzy części Gwiezdnych Wojen i były one nakręcone w latach 70. oraz 80. Albo może tylko 80. 70. przepraszam. No nieważne, w każdym razie mam taką siatkę właśnie z postaciami z tych starszych filmów. Jeszcze jedną z Darthem Vaderem. Dobrze, ale przejdźmy teraz do rzeczy. Produkty, które udało mi się kupić i które naprawdę były świetne, są to produkty wegańskie i które bardzo, bardzo przypadły mi do gustu w zeszłym miesiącu. No więc zacznijmy od kogoś, kto w swojej rodzinie uzyskał negatywną ocenę w moim poprzednim odcinku. Jest to majonez. W poprzednim moim odcinku widzieliście majonez, który był po prostu okropny. Smakował naprawdę jak jakieś mleczko do szyszenia zlewu, był paskudny, był to sam ocet, nie miał żadnego smaku, nie miał żadnej normalnej konsystencji. Był po prostu kiepski. Dzisiaj, powiem Wam, kupiłem w zeszłym miesiącu majonez, który naprawdę jest świetny, który nie psuje sałatek, który w wymieszaniu z czymkolwiek jest naprawdę genialny. Jest to oryginalny Veganese, jest naprawdę niesamowity, posiada konsystencję majonezu Hellmann's bodajże, z tych takiej jakby pobocznej grupy. W Polsce raczej Winiary króluje. Tutaj aczkolwiek Hellmann's i jest niemalże identyczny z pełnotłustym majonezem Hellmann's. Muszę Wam przyznać, że kupiłem ostatnio sobie taki miks różnego rodzaju fasoli. Jest tam trochę dodatku cukru, jest tam trochę octu i była to jakby taka fasolowa sałatka. Zjadłem tutaj po treningu. Było to po prostu paskudne samo w sobie. Ale po dodaniu tego majonezu zamieniło się w genialną sałatkę, która była po prostu świetna. 25 g białka, 25 g błonnika. Naprawdę niesamowita sprawa, a wystarczył dodatek tego znakomitego majonezu. To jest z lodówki, więc na razie to już odłożymy. No i przejdźmy teraz do mojej torby, w której się troszkę uzbierało. Coś, co właściwie kupuję już od dawna i na pewno wiele z Was, którzy oglądają mój kanał na YouTubie oraz być może raz na jakiś czas zaglądają na mojego Instagrama, wie, że jem to właściwie na porządku dziennym. Jest to składnik mojej diety oprócz... na porządku dziennym to nie jest składnik mojej diety. Najczęściej jednak jadam to w weekendy, dlatego że w ciągu dni tygodnia staram się omijać wszelkie pieczywo. Ale jest to humus o smaku czerwonej papryki z Lidla. Według mnie najlepszy humus, jaki kiedykolwiek powstał. Jest naprawdę świetny, jest bardzo dobry. Ma tą świetną pikanterię, ma ten świetny paprykowy smak i zapach. Jest naprawdę super. Warto go naprawdę kupić, jest niedrogi. Aha, co do ceny. Ten Veganese kosztował niestety dość sporo, bo 3 funty 50 pensów, czyli równowartość około 16-17 zł. Nie jest to mało, ale myślę, że jednak było warto. Majonez ten kupiłem w sklepie, który również jest kawiarenką wegańską. Mają ciasta, kanapki, może sobie zjeść śniadanie. Bardzo fajna sprawa, kafejka ta powstała niedawno, a już jestem, że tak powiem, rozpoznawalną tam postacią, bo wpadam, no,
nie powiem, że w każdą niedzielę, ale ogólnie w niedzielę wpadam, kiedy jest mało ludzi. Nie lubię tłoków, nie lubię obecności, dużych tłumów. Staram się ludzi unikać. Jednak ja raz na jakiś czas wpadam właśnie w niedzielę do tej kafejki, kiedy jest mniej ludzi, wpadam rano na śniadanie, ewentualnie na kawę, a jeżeli nie mam czasu, jeżeli mam coś innego do roboty w tą niedzielę, to po prostu biorę sobie jakieś ciasta, jak zapewne widzieliście też na Instagramie, i jadę do domu wpierniczać i się paść. Dobrze, to 3,50. Ten hummus kosztuje zaledwie 79 pensów, czyli odpowiednik około 4 zł, niecałych 4 zł. Jest jak najbardziej warty swojej ceny. Świetnie się nadaje jako dip do pokrojonych w paski warzyw, do kawałków chleba, do bułki, do czegokolwiek tylko zapragniecie. Polecam zwłaszcza posmarowanie bułki tym hummusem oraz podanie jej z piklowanym ogórkiem. Niesamowita sprawa. Dobra, kolejna rzecz. Naked, wysokobiałkowy smoothie właściwie, bo to nie jest sok. Co my tutaj mamy? Jednak to nie jest smoothie, wiecie? Nazywa się to smoothie, ale niestety jest to również soków z koncentratów. Ale nazwijmy to tak, jak jest to opisane na opakowaniu. Zawiera soki z jabłka, pomarańczy, winogron oraz owocu pasji. Jest to także pire bananowe oraz białko sojowe. Niesamowita sprawa. Ta butelka zawiera 33 gramy białka. Po treningu jest cukier, żeby uzupełnić węglowodany. Jest potężna ilość białka, a właśnie taka sprawa dla tych, którzy na przykład mają taki pęd, żeby zjeść białko po treningu, bo trzeba wejść to okno anaboliczne, nie ma czegoś takiego. Synteza białkowa w mięśniach trwa przez 48 godzin. Jeżeli w ciągu tych 48 godzin coś zjecie, to wystarczy. Jeżeli już patrzeć na to z tej strony, to lepiej 2 godziny przed treningiem wypić i zjeść coś, co posiada białko. Może wypić takiego właśnie shake'a, takie smoothie. Dlatego, że by białko zostało przetrawione przez organizm, najczęściej potrzeba około 3-4 godzin, żeby dostało się do krwiobiegu. To smoothie w promocji oczywiście, ja kupuję prawie zawsze w promocjach. Jestem skąpy, jestem Scrooge'em. Jeżeli ktoś jest w promocji, kupuje tego ogromną ilość i po prostu oszczędzam. To smoothie kosztowało 2 funty 50p, bez promocji kosztuje 3,50, czyli równowartość około 18 zł, w promocji 12 zł. Jeszcze zapomniałem dodać, że naprawdę jest fajne, słodkie i tego białka aż tak bardzo nie czuć. Najczęstszym takim powodem, na którego być może nie kupujemy tego rodzaju soków, jest to, że to białko jednak tam czuć. Czuć jakby tą zawartość mąki w tych smoothie, w tych sokach. Tutaj jest to ledwo wyczuwalne. Dobrze, następnie. Co my tutaj jeszcze mamy? Teskowe rożki. Lody, w tym przypadku truskawkowo-waniliowe. Moja ocena od 1 do 10 to 8,5. Co naprawdę świetne. Porównać je można do rożków Cornetto, które są bardzo dobrej jakości. W środku znajduje się cały słupek dżemu, a rożek zakończony jest dużą ilością czekolady. Naprawdę super sprawa, kiedy jest gorąco. Są pyszne i jak najbardziej mogę polecić ten produkt. Rożki te kosztują... Też kupię w promocji. Rożki te w promocji kosztowały mnie 1,50 funta. Normalna cena jest albo 2 funty, albo 2,50. Niestety nie pamiętam. Również polecam. Tesco staje się teraz takim fajniejszym sklepem dla produktów free from. Jeżeli ktoś mieszka w UK, to tego UK się wprowadza.
polecam zaglądać właśnie do takich dużych supermarketów typu Asda, Tesco, Sainsbury's, Marks & Spencer. Znajdziecie tam działy free from. Zazwyczaj są to działy dedykowane dla ludzi z alergiami, ale znajdziecie tam ogromną ilość produktów wegańskich, majonezy, sosy sałatkowe, lody, to w tym przypadku w lodówkach, są różne te właśnie działy lodówkowe, tudzież zamrażarkowe free from. W Tesco jest dział zamrażarki free from, jest dział lodówki free from, gdzie znajdziemy sery, jogurty itd. oraz zwykły dział na półkach, gdzie znajdziemy bezglutenowe chleby, znajdziemy bezjajeczne, bezmlekowe ciastka, różnego rodzaju produkty przetworzone. Naprawdę polecam Wam ich chodzić do supermarketów. Ale taka jeszcze uwaga dla tych, może wskazówka dla tych, którzy do tego UK przyjeżdżają, zamierzają się zadomowić. Warto sprawdzać sklepy dyskontowe typu Poundworld, B&M Bargains i ogólnie takie sklepy, które sprowadzają produkty z Europy Wschodniej po niższych cenach. Dlatego, że można się natknąć na produkty dużo, dużo tańsze, a identyczne jak w marketach. Polecam sprawdzać, po prostu przejście do tych sklepów, sobota, niedziela, po pracy, pochodzić, poszukać, bo naprawdę warto. Można w takich śmiesznych cenach dostać produkty, które naprawdę nieźle odbiegają od produktów w supermarketach. O Boże, 12 minut, a ja właściwie jestem dopiero w połowie. Dlatego postaram się to trochę przyspieszyć, żebyście nie musieli mnie słuchać tak naprawdę tak długo. Coś z Lidla. Zielona kola. Zielona kola grecka, sprowadzana z Grecji. Mam tutaj napisy po angielsku i po grecku. Wszystkie te alfy, bety, gammy, lambdy i to wszystko tutaj występuje. Jest to kola, która jest słodzona stewią oraz sukralozą. Nie ma tu zbytniej ilości sztucznych składników, oprócz paru siarczanów i tak dalej. I kofeina też jest, naturalna kofeina, tak jak jest napisane. Ale tak, puszka zawiera tylko 2 kalorie, jest słodzona stewią. Ta stewia jest lekko wyczuwalna, ten smak nieco odbiega od takiej normalnej coli, ale już po drugiej puszce naprawdę łatwo się przyzwyczaić. I sześciopak takiej coli kosztuje 3 razy mniej od normalnej Coca-Coli. Warto kupić, bo nie ma cukru, jest stevia, są tylko 2 kalorie. A jeżeli ktoś lubi napoje gazowane, tak jak ja, przyznaję się bez bicia, że bardzo lubię napoje gazowane, dlatego staram się ich w ogóle nie kupować, bo jeżeli mam je w domu, to wypiję. Jak mam słodkie w domu, to zjem. Choćby to było 10 kg śliwek w czekoladzie, i tak to zjem. Jestem żarłok, więc tak naprawdę to moje żarłoctwo, obżarstwo muszę nadrabiać ćwiczeniami, bo prawdopodobnie gdyby nie to, to bym już ważył jakieś 150 kg. Kolę polecam, jest bardzo tania, 1,50 za 6 opak, czyli 9 zł za 6 puszek, naprawdę warto. Next. Kolejna rzecz to chyba też Lidl. Był ostatnio jakiś tydzień wegański w Polsce. Niestety u nas tego w UK tygodnia wegańskiego nie było z racji niskiej popularności tych produktów. Na drugiej wyspie, na tych dużych wyspach oczywiście, typu Anglia, Szkocja, Walia i tak dalej, jest to bardziej popularne. Ale niestety w moim kraju, który jest właściwie zadupiem Wielkiej Brytanii i nie dość, że psy tutaj dupami szczekają, też chodzą w poprzek i do góry nogami, to niestety najczęściej spotkamy się z wegetariańskimi dniami, jeżeli już w sklepach. Ale na szczęście falafele, które udało mi się kupić w Lidlu, są wegańskie. Były naprawdę bardzo dobre. Falafele te mogliście zobaczyć na jednym z moich instagramowych zdjęć, gdzie zjadłem tylko kebaba właściwie na frytkach. Bardzo prosta potrawa, po prostu wrzucone falafele do piekarnika, frytki do piekarnika, sałatka, pyk, 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 15 minut i kolacja gotowa.
Naprawdę są dobre. Warto do nich zrobić domowy sos czosnkowy z jakiegoś gęstego jogurtu, oczywiście pochodzenia roślinnego. I naprawdę warto je zjeść, warto je spróbować. Od 1 do 10 myślę, że ocena wypada na 6,5-7. Nie jest to za wysoko, ale za tą cenę, około funta 50, czyli 9 zł, naprawdę warto. A teraz dwa dania gotowe. Pierwsze, które właściwie tutaj one takie średnie, były to nudle ze street food. Nie były one złe, były całkiem dobre, miały bardzo ciekawy smak. W sosie chow mein. W środku były kasztany, wyobraźcie sobie, grzyby, coś, co nie wiem. Soja, olej sezamowy, czosnek i ogólnie rzecz biorąc przyprawy. Oprócz oczywiście tego makaronu, tych nudli, które były wegańskie, tylko i wyłącznie mąka oraz olej. Kasztany nadawały naprawdę bardzo ciekawej konsystencji tej potrawie. I gdyby nie cena, to dałbym ocenę wyższą. Niestety, bez promocji, koszt tej potrawy, która jest całkiem dobra i całkiem jest fajną rzeczą, żeby coś na szybko przyrządzić, na przykład w pracy w mikrofalówce, to 3,5 funta. Czyli no, mamy obiadek niezbyt duży, bo 440 kalorii za 18 zł. No, nie jest to bajka tak naprawdę, nie jest to nic fajnego. Cena troszkę spora, ale chociaż raz warto spróbować. Ja spróbowałem, było dobre, ale nie za tą cenę. Ostatnia sprawa. Również danie gotowe. Na pewno słyszeliście o tej serii Amy's Kitchen. Są to potrawy dla alergików. W większości są to potrawy niestety z mlekiem, ale na szczęście Amy, która gotuje dla swoich pociech, które mają celiakię. Są to też potrawy bezglutenowe, o czym zapomniałem powiedzieć. One są wszystkie bezglutenowe, a niektóre z nich właśnie nie posiadają mleka. W tym przypadku jest to bezmleczna lasagna warzywna, która jest genialna, która jest pyszna, która wyobraźcie sobie, cała porcja ma tylko 14 gramów tłuszczu. Na lasagne z serem i ze wszystkim to naprawdę jest niewiele. Ta lasagna ma 318 kalorii, słuchajcie. 318 kalorii, jak ktoś się odchudza, może nawet jeść lasagne i to gotową, kupną, nie tylko przyrządzoną przez siebie. Koszt również w kafejce wegańskiej. W ten dzień, słuchajcie, byłem na tych zakupach i w ten dzień w tej kafejce wegańskiej zostawiłem 35 funtów. Oh, po prostu masakra. No ale cóż, raz w miesiącu robię takie zakupy, nie jest to aż tak źle. Tak dla porównania, na mieszkanie wydaję gdzieś 20 razy tyle, więc nie jest to aż taka duża kwota. Świetna lasagna, tak mówię, jeżeli ktoś się odchudza, jeżeli ktoś próbuje zrzucić wagę, jeśli ktoś jest na diecie restrykcyjnej kalorycznie, to może jak najbardziej taką lasagnę sobie kupić. 14 gramów tłuszczu, 318 kalorii, nie jest ona może wielką porcją, ale idzie się nią najeść. To by było wszystko na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli chcielibyście więcej filmów z cyklu Ulubieńców Miesiąca, a chyba chcecie, bo w miarę mają one jakąś tam oglądalność, to zapraszam do dawania łapki w górę, zapraszam do komentowania. Zapraszam też do dawania mi sugestii, o czym byście chcieli, żebym filmy robił, bo szczerze powiedziawszy, czasami się zastanawiam, czy tak naprawdę nie rzucić tego wszystkiego, dlatego że
Czasem już nie ma na czech na to siły. Czasem jest tak, że na przykład spędzam nad filmem powiedzmy 9-10 godzin, żeby go zrobić, żeby go wyedytować, żeby napisać scenariusz, zwłaszcza te filmy treningowe, gdzie staram się wykorzystać swoją wiedzę jako instruktora. Staram się też również nie tylko wiedzę książkową objąć, ale również wiedzę ludzi, którzy podnoszą ciężary zawodowo, którzy naprawdę są najlepsi w tym, co robią. I spędzam nad danym filmem 9-10 godzin i ma on 40 wyświetleń, podczas gdy na przykład pierdzielę o głupotach i tych wyświetleń jest dużo, dużo więcej. Więc powiedzcie mi może, jakie filmy byłyby dla Was najciekawsze i jakie najchętniej byście po prostu oglądali. Tak czy inaczej, filmy treningowe nadal będą, bo trening lubię to robić. Nie jest to jakaś moja wielka pasja. Treningi robię do zachowania dobrego zdrowia, dla zachowania w miarę wysokiej masy mięśniowej oraz dla zachowania wysokiej ilości testosteronu w organizmie. Ćwiczę 2-3 dni, czasem ewentualnie 4 dni w tygodniu, więc nie jest to dużo, ćwiczę jakąś godzinkę dziennie, ale jest to coś, co mnie interesuje. Jest to coś, co jest zgodne z moim wykształceniem i jeżeli jestem w stanie się podzielić z Wami wiedzą, to bardzo chętnie to zrobię. Jeżeli macie jakieś pytania, odpowiem bez problemu. Postaram się Wam pomóc w każdej sprawie związanej z treningami. Dlatego zapraszam do pytań. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za obejrzenie tego tak długiego filmu, bo najprawdopodobniej będzie miał ponad 20 minut. I zapraszam do dawania łapki w górę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Naprawdę warto, bo mam nadzieję, uda mi się jeszcze dla Was więcej niespodzianek zrobić. Do zobaczenia.